Przez większą część życia całkowicie świadomie unikałem serii Dark Souls. Jak również innych gier kompetytywnych, grywałem w RPG, grywałem w strategię, w gry, w którym mogłem się zanurzyć w świecie i odgrywać rolę popapranego maga ognia. Ale w którymś momencie się złamałem. Już tyle osób mnie o to pytało, tylu studentów chciało pisać o Dark Souls prace dyplomowe. I w którymś momencie Filip zaczął mi truć dupę o to, żebym wreszcie zagrał w Dark Souls, ponieważ ta gra jest legendarna, i żebym spróbował. Stwierdziłem, dobrze, wziąłem mysz, wziąłem klawiaturę, ponieważ lubię sobie utrudniać życie. Żartuję, tak naprawdę, całe życie grałem na myszy i klawiaturze i chciałem sobie właśnie nie utrudniać go dodatkowo. I stwierdziłem, spróbuję zagrać, ale nie tak jak wszyscy mówią. Nie, będę dalej tworzył taki roleplay, jak jest zgodny z moim charakterem. Czyli będę magiem ognia, nie będę ciężko zbrojnym rycerzem, który będzie walczył z przeciwnymi naturze monstrami. Będę magiem, będzie to moje pierwsze starcie z Souls-like'ami i przejdę całość używając wyłącznie zaklęć i nie używając tarczy. I udało się. Oh boy. Przeszedłem całość Dark Souls 3, klnąc na czym świat stoi, narzekając przez całą rozgrywkę. Ale okazało się, że napotkałem w którymś momencie na streamach ludzi, dla których to było niewystarczające. I trochę o tym jest ten esej. Dlaczego dla niektórych ludzi niewystarczające jest to, że ktoś mierzy się sam ze swoimi demonami i stara się sprostać poziomowi trudności na swój własny sposób? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wszystko jest w porządku, dopóki nie zaczynamy być krytyczni. Wszystko jest w porządku, dopóki upadamy na kolana przed złotym cielcem gamingu i mówimy: tak, wszystko zostało zrobione wspaniale, projekt jest perfekcyjny, kamera działa fantastycznie, nie ma żadnego problemu z tym, że klawiszologia jest niedopasowana do użytkowników myszy i klawiatury, pomimo że gra wyszła również na komputery osobiste. Absolutnie nie jest problemem to, że należy nauczyć się zupełnie innych i kontrintuicyjnych mechanik, które nie występują w innych grach wideo. Odpowiedź jest jedna. Nie. Nie masz krytykować. You have to get good. I od tego się wywodzi ironiczne określenie git good, które, co ciekawe, nie powstało jednak w społeczności fanów gier Dark Souls i Soulsbornów, czy Souls-like'ów, czyli wszystkich tych gier, które reprezentują ten gatunek wysoce kompetytywnych gier Dark Fantasy. Nie, nie, nie. To określenie, jak dokopali się archeologowie internetu, między innymi w Urban Dictionary, wywodzi się z kręgu graczy Metal Gear Online, a więc gry, która daleko odstaje od tych wytycznych trudnościowych, które są tak kojarzone z grami From Software i filozofią game designerską Miyazakiego. Co więcej, git-gutowa mentalność graczy, którzy mówią, żeby być lepszym, żeby spróbować, żeby przezwyciężyć trudności, ale nie tylko być także lepszym od innych, przetrwała także w grach MMORPG, w grach MOBA, tak? Chociażby w League of Legends. Wszędzie, krótko mówiąc, gdzie powstaje jakaś bardzo zwarta społeczność fanowska, zaczyna również pełzać w grach wideo mentalność git-gutowa. Jest to duży problem. Dziennikarze już zwracali na to uwagę i groznawcy również, że przez tę właśnie mentalność poziom trudności gier paradoksalnie rośnie, ponieważ to nie tylko już gry wideo są trudne, ale oczekiwania społeczności fanowskich, które skupiają się wokół tych gier, trudność tę intensyfikują i wzmażają, przez co próg wejścia do gry wideo jest coraz to wyżej. Gry zwykle projektowane są w taki sposób, żeby miały tak zwaną krzywą uczenia się. Dlatego też mówi się, że idealny interfejs to brak interfejsu, to zdanie Jeffa Raskina. Dlatego też mówi się, że powinniśmy projektować gry w jak najbardziej imersyjny sposób, czyli żeby szybko zanurzały gracza. I dlatego też przypominamy, że gry muszą uczyć tego, w jaki sposób powinny być rozgrywane. Ale dla niektórych graczy to mało. Mentalność
get good dyktuje zupełnie inne warunki przystąpienia do celebracji gry jako medium. Mianowicie musimy wpierw przecież obejrzeć 700 godzin tutoriali. Zobacz, jak inni grają. Zobacz, jaka jest meta do tej gry, czyli jaki jest sposób grania w tę grę. Nie graj tak, jak ty chcesz, nie roleplayuj, nie odgrywaj ról, do których jesteś przyzwyczajony. Graj tak, jak gra ci nakazuje, a ściślej mówiąc, graj tak, jak społeczność graczy ci nakazuje. Bo atakując z dystansu, jako mag, bossów i potwory. Nie ma najmniejszego z tym problemu. Dostępne są w grze zaklęcia. Ba, część z nich jest samonaprowadzająca. Dostępny jest w grze łuk. Dostępne są w grze, krótko mówiąc, sposoby ominięcia walki wręcz, która jednakże jest preferowana przez społeczność Souls-like'ów. I tu leży główny problem. To znaczy, w momencie, w którym ktoś próbuje grać w ten sposób, słyszy, no to cheezujesz grę, ty oszukujesz, to tak łatwo jest, co ty sobie myślisz, że będziesz sobie tak skracał drogę, tu trzeba dzielnie z tarczą i mieczem i przeciwko temu bossowi, który gruje nad tobą, to musisz się z tym zmierzyć, jak tego nie zrobisz, to ty nie zagrałeś w Dark Souls, nie. Fachowo nazywa się to po angielsku gatekeeping, a jeżeli chcemy użyć polskiego odpowiednika, służę uprzejmie, mianowicie strategie archontyczne. To jest zjawisko opisane przez Abigail Dereco, która zajmuje się kulturami fanowskimi i ich studiowaniem z perspektywy socjologicznej i także groznawczej, która to wskazała, że archont w starożytnej Grecji, zwierzchnik polis, który dzierżył klucze do archiwum między innymi, to ten, który właśnie stoi na straży świętości jakiegoś medium. Póki będzie wszystko w porządku, póki fan będzie mieć takie zdanie jak społeczność fanowska, póty będzie mógł liczyć na to, że dostąpi zaszczytu wstąpienia do tej społeczności, czyli wstąpienia do danego fandomu, jeżeli odrobi zadanie domowe, jeżeli odrobi lekcje, jeżeli pozna zdanie innych fanów, krótko mówiąc, jeśli stanie się odbiorcą profesjonalnym. Co nam przypomina ta strategia? Że jeżeli chcesz uznawać się kmiocie za gracza godnego grania w Dark Souls, to musisz koniecznie nauczyć się grać, musisz obejrzeć, jak inni grają lepiej od ciebie, musisz spróbować być taki jak inni i dopiero wtedy, gdy poznasz metę tej gry, gdy poznasz sposoby grania w tej grze, no to dopiero wtedy będziesz mógł ewentualnie o tej grze się wypowiadać, ale wciąż brońcie bogowie! Brońcie bogowie! Żebyś ją próbował skrytykować. Co nam to przypomina? Wiecie, mnie to przypomina sytuację szkolną. Jakżeby inaczej, kiedy czytamy Pana Tadeusza i mamy swój własny sposób na jego lekturę, swoją własną interpretację. Chcemy po swojemu przeczytać ten utwór. Ale przychodzi nauczyciel i zaczyna uprawiać, no nie backseat gaming jak w grach wideo, ale backseat reading i mówi nam, no to chyba nie zamierzasz skrytykować Pana Tadeusza. No, dlaczego narzekasz, jak to jest napisane? Może przeczytaj wszystkie interpretacje, które dotąd powstały. Może naucz się, jak należy czytać Pana Tadeusza, kmiocie, i wtedy ewentualnie porozmawiamy. Ale wciąż, brońcie bogowie, żebyś spróbował to skrytykować. To jest dokładnie to samo. I to jest dokładnie tak samo toksyczne i to w dokładnie taki sam sposób zraża ludzi do danego medium. I ze swojej perspektywy, człowieka, który kocha gry wideo, który poświęca im większą część swojego życia, ja o wiele bardziej cierpię za każdym razem, jak widzę, że ktoś zostanie zniechęcony do grania w gry wideo, niż jak ktoś zostaje zniechęcony do przeczytania takiej ramotki literackiej, jaką jest Pan Tadeusz. Niech to znają historycy literatury. Ale gry wideo, zwłaszcza w Polsce, gdzie są dyskryminowane w mediach, w prasie kulturalnej, gdzie jedyną oazą dla nich są magazyny poświęcone technologii, portale, które specjalizują się w hardware'ze i software'ze. Nie, no tu potrzebujemy dowartościowywania gier. I tu potrzebujemy również wszelkich możliwych narzędzi dyskursywnych, które pozwalają walczyć ze stygmatyzowaniem graczy w szkołach, na uczelniach, w domach, w kręgach przyjaciół.
Każdy z nas graczy, doświadczył kiedyś takiej stygmatyzacji w Polsce. I zastanówmy się, dlaczego w takim razie robimy to sami sobie? To znaczy stygmatyzujemy ludzi, którzy nie są dobrzy w gry wideo. Znowu przypomina inną sytuację szkolną, to znaczy zajęcia wychowania fizycznego. Nie każdy musi być sportowcem. Nie każdy musi opanować do maestrii zasady danej dyscypliny sportowej. Po prostu może się dobrze bawić, ale to nie oznacza, że ja będę grał w nogę albo w kosza, to nie będę mógł sobie ponarzekać, że o, za wysoko jest ta pętla, dlaczego muszę do niej doskakiwać? Mogę, bo to jest część mojego doświadczenia i może mi się to nie podobać. Ba, takie zdanie osoby, która jest totalnie spoza danej dyscypliny, może częstokroć przysłużyć się temu, żeby ją zrewolucjonizować. W przypadku gier wideo jest to szczególnie istotne, ponieważ, no cóż, fanbojowanie na białym rumaku doprowadziło do tego, że daliśmy kredyt zaufania chociażby CD Projektowi Red. Jako społeczność graczy wywieraliśmy naciski, żeby jak najszybciej gra powstała. No i dostaliśmy grę niedopracowaną. Złożę skargę do waszego cechu. Tak? Zaadresuj ją na dział obsługi klienta. Kermoren. Kedwen. I Jim Sterling długo mówił w Jimquisition, że CD Projekt Red jest dokładnie taką samą korporacją jak EA, jak Ubisoft. I tak samo powinien być rozliczany z różnych praktyk, których się dopuszcza i również z produktów, które zapowiada. Ale społeczność graczy oponowała, mówiła, nie no, nie oni, nie kalaj świętości. I skutek tego jest taki, że niektóre typy gier immunizują się całkowicie na krytykę, uodparniają się na nią. Bo społeczność otacza je takim kokonem, że nie wolno tego tknąć. Tak w Polsce jest taką świętością piłka nożna, której nie można tknąć i dlatego dominuje na WF-ach. A tymczasem i w jednym i drugim przypadku chodzi o to, żebyśmy czerpali z tego radość i wysiłek fizyczny i granie to jest przede wszystkim aktywność, która ma nam przynosić odpoczynek i przyjemność. W języku polskim jest to trochę mniej widoczne niż w języku angielskim. Po polsku mamy tylko grę. I grą może być gra w piłkę nożną, ale grą może być również zwiedzanie na rumaku Dzikiego Zachodu w Red Dead Redemption 2. W przypadku języka angielskiego mamy rozróżnienie na game i play. I precyzyjne definicje groznawcze mówią, że do gry dochodzi w takim momencie, mówi o tym chociażby Johann Huizingan w Homo Ludens, gdy wydzielamy z rzeczywistości magiczny krąg, w obrębie którego istnieją zasady, owszem, tak jak w przypadku innych rozgrywek, ale oprócz tego cały świat, w którym możemy się zanurzyć. Taka jest różnica między każdą praktycznie grą wideo, a większością gier sportowych czy sportem samym i rozgrywkami sportowymi. I druga ważna rzecz jest taka, że mamy przecież jeszcze inne słowo w obrębie społeczności gamingowej na określenie gamingu kompetytywnego. Jest to e-sport. Nie każdy gracz musi być e-sportowcem. Tak jak nie każdy, kto trenuje, musi być sportowcem. Krótko mówiąc, gracze i społeczność, która jest archontyczna, gatekeepuje, strzeże tych bram świętych świątyń, w których celebrujemy Soulsy, w których celebrujemy Metal Gear Online, w których celebrujemy League of Legends, zachowuje się dokładnie tak samo, jak społeczność WF-istów, jak społeczność nauczycieli języka polskiego. I tak, będę twierdzić, że uczy się tego właśnie w szkole. Wynosi złe wzorce toksycznej rywalizacji i przenosi je nawet do obszaru, w którym mamy wypoczywać. Więc niedaleko od tego, do przeniesienia takich samych wzorców do korporacji, i tworzenia atmosfery toksycznej rywalizacji zamiast współpracy. Tworzenia toksycznych także relacji pionowych między managementem, między project managerami, między CEO a pracownikami. Naprawdę nie. Granie w gry wideo nie i jeszcze raz nie. Nie dotyczy bycia lepszym w grę wideo. Nie. Granie w gry wideo to tylko tyle i aż tyle. Po prostu granie. I ja mogę co najwyżej starać się być lepszym niż byłem wczoraj, ale ja, nie lepszym od tego streamera, którego obejrzałem, nie lepszym od tego, który mi mówi, że musisz być lepszy, musisz try hard, musisz postarać się, żeby opanować lepiej mechaniki, bo lamisz, bo jesteś casualem, czyli graczem, który jest niedzielny, który sobie po prostu zasiada i grywa.
To nie, nie o to chodzi w grach wideo i nigdy w nich o to nie chodziło. Niestety jednak w którymś momencie doszliśmy do takiego wniosku, że być może najlepszym sposobem tego, żeby poczuć się lepiej od innym, jest tormentowanie tych, którzy nie radzą sobie tak dobrze jak my. A nie jest to dobra postawa nauczycielska. Nauczyciel, który chce rzeczywiście pomóc osobie, która sobie nie radzi, jest tym przewodnikiem u boku. Guide on the side. Nie mędrcem na scenie. Sage on the stage. No i pół biedy jeszcze, jeżeli jest mędrcem, natomiast jeżeli jest tylko wrzaskliwym głupkiem i wciąż jest na tej scenie i mówi ex cathedra, wyższościowo, no to wtedy jest podwójny problem. Tak więc bądźmy dla siebie przewodnikami po świecie gamingu. Jeżeli ktoś poprosi nas o pomoc, pomóżmy mu. A jeżeli nie będzie prosił i po prostu nie będzie sobie radził, mówmy to samo, co mówi Legend of Total War na streamach. Ja gram na poziomie legendarnym, bo mogę, bo lubię, bo to jest dla mnie wyzwanie. Wy nie musicie. Grajcie na łatwym w Warhammera Total War 2. Grajcie na poziomie normalnym. Cieszcie się grą. Jak staniecie się lepsi względem samych siebie, podwyższcie sobie poziom trudności. I mówią tak nie tylko streamerzy, mówią to samo korporacje. Nie bez powodu w grach wideo coraz częściej są wprowadzane tryby just give me a story, po prostu daj mi historię, daj mi się cieszyć opowieścią, daj mi się zanurzyć w ten świat. Poznam opowieść, zanurzę się w świat gry, poznam jej mechaniki, nauczę się ich, być może zagram w nią jeszcze raz na wyższym poziomie trudności. Ja tak zrobiłem z Wiedźminem. Wziąłem na początku Wiedźmina III tryb najprostszy, żeby kontentować się historią. A potem powróciłem do Wiedźmina na poziomie najtrudniejszym. Co się nakląłem, to moje. Ale to był mój własny wybór. Gry wideo, które nie oferują natomiast wyboru poziomu trudności, mogą podlegać krytyce za to. W przypadku serii Souls mam wrażenie, że faktycznie poziom trudności jest częścią tego doświadczenia. Bądźmy zatem dla siebie przewodnikami po światach gier wideo, a nie poganiaczami niewolników, którzy smagają innych na hajo po grzbiecie po to, żeby ci stali się lepsi i próbowali bardziej.